Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Słuchajcie, jestem właśnie w Kalmar w Szwecji. Zwiedzamy sobie tą miejscowość. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj naszym samochodem z Karlskronem. Wczoraj, tak jak mówiłam, przypłynęliśmy do Szwecji. Wspaniała podróż, pierwszy raz na statku, emocje niesamowite. No polecam Wam serdecznie po prostu. Szwecja ma taki swój nietypowy klimat. Mimo że najniższa krajowa, to w kraju to około 11 tysięcy na nasze złotych, to wydawałoby się, że wszystko po prostu będzie takie, wiecie, nowoczesne, super, prawie że kraina miodem i mlekiem płynąca. Natomiast to nic mylnego, po prostu tutaj jest zachowany typowo skandynawski klimat. Klimat, gdzie mamy dużo kamieni, w ogóle dużo wody, lasów, domków takich małych, skandynawskich typowo, zameczków, po prostu zachowany stary klimat. I ja jestem właśnie tutaj w zamku, w Kalmar dzisiaj. Prawdopodobnie dzisiaj będziemy tu nocować, wczoraj nocowaliśmy w Karlskronie. I przyznam szczerze, że było fajnie, bo mieliśmy hotel w centrum miasta ze śniadankiem. Dzisiaj rano wstaliśmy sobie, zjedliśmy śniadanko i po prostu mogliśmy ruszać w drogę. Poszliśmy troszeczkę pozwiedzać, trochę pokropił deszcz, bo widzicie, te chmury są takie zdradliwe. Troszkę słońca, trochę deszczu. Ja mam na sobie taką cienką kurtkę, ale powiem tak, że jak ją zdejmę, to jest chłodno. Zaświeci za mocno słońce, to jest ciepło. Taka nietypowa pogoda. Nie byłam nigdy w Szwecji, nie wiedziałam na co się nastawić, także po prostu to jest jak jest. Co mnie zadziwiło po drodze, kiedy jechaliśmy z Karlskrona do Kalmar, że lasy są usytuowane na kamieniach. Prawie wszędzie po prostu idąc, kiedy będzie się szło przez las, mijamy skały i kamienie. Wszędzie było też, można co jakiś czas się tak naprawdę zatrzymać i były jakieś jeziorka. Przy trasie po prostu, miejsce, gdzie można sobie zrobić grilla, usiąść, ławeczki, coś niesamowitego. Więc no ten klimat, ta zieleń, ta woda, ten w ogóle czar tutaj tej Skandynawii, tej Szwecji, coś niesamowitego. Jeżeli jeszcze nie byliście, no uzbierajcie sobie na taką podróż, może to będzie podróż waszego życia, albo po prostu no zepnijcie się i postarajcie się jakimś chociaż tanim kosztem, bo naprawdę warto. Jest to niesamowite miejsce, jeżeli ktoś kocha takie klimaty, stare miasta, kamienne, wodę czy zieleń, no to jest po prostu dla niego raj. Dla mnie na pewno, bo ja kocham w ogóle góry. Ja kocham góry i kocham takie stare miasteczka w takim fajnym klimacie. Kocham zamki i kiedy tutaj przyjechaliśmy i zobaczyłam, jak to wszystko jest zbudowane. W ogóle takie prawdziwe domki te tutaj skandynawskie są takie drewniane. Na którymś odcinku na pewno Wam to pokażę. Mniejsze, większe, ale po prostu no takie no śmieszne domki. I powiem Wam szczerze, że akurat tutaj jesteśmy w mieście większym, natomiast przyjeżdżając drogą właśnie z Karlskrona do Kalmar, było mnóstwo ich typowych takich domków. Ja do końca nie wiem, czy to jest drewniane, może to są jakieś płyty, wiecie, no nie znam się na tym, natomiast z daleka było widać, że to są po prostu takie drewniane domki, nie za duże, niektóre były większe, ale większość takie nie za duże, w fajnym klimacie. I ja właśnie tutaj już, my właśnie tutaj zwiedziliśmy zamek w środku. Wejście do tego zamku kosztowało nas 185 koron szwedzkich za osobę dorosłą i 120 albo 130 za dziecko. W każdym bądź razie zapłaciliśmy 500 koron. To na nasze to jest około 200 zł. Bo tak w przeliczeniu to wychodzi. Natomiast warto, bo spędziliśmy tu kilka godzin, pochodziliśmy sobie po tym zameczku w środku, zobaczyliśmy bardzo fajne rzeczy, obeszliśmy zamek dookoła, a na koniec wyszliśmy na fasadę i sobie po prostu teraz nad wodą zwiedzamy to, co tutaj jest. Zobaczcie, tutaj na dole też było wyjście z zamku, można było wyjść. Usiąść sobie, tam są jakieś zabawy dla dzieci, także naprawdę przygoda na cały dzień. Jeżeli zna się jeszcze język, to są tutaj osoby, które się przebrały w te stare rzeczy, opowiadają jakieś historie. Natomiast no, my nie znamy języka, więc tak naprawdę sobie radzimy jakoś po angielsku, dogadując się w miejscach, gdzie trzeba rzeczywiście tą rozmowę jakąś przeprowadzić.
Natomiast po prostu, słuchajcie, mnie ten cały widok uspokaja, wycisza. Ja czuję się niesamowicie. Jeżeli też lubicie takie klimaty, to na pewno to Was wyciszy. To nie jest intensywna wycieczka, na której sobie po prostu cały czas coś robicie, wiecie, imprezujecie, zwiedzacie. No ja jestem już w takim wieku, że no mam też córkę. Więc my bardziej jednak te wakacje spędzamy rodzinnie. W związku z tym fajnie jest się wychillować. Cały rok ciężkiej pracy. Zeszły rok również był dla mnie bardzo ciężki, intensywny. Wiecie, co się działo w moim życiu. W związku z tym potrzebowałam takiego resetu jak teraz. Po prostu tej ciszy, tego szumu, tych obijających się fal o brzeg, tych widoków. Ja tego potrzebowałam, żeby się zresetować, wyciszyć. I naprawdę czuję się świetnie. To jest mój klimat, po prostu to jest mój klimat. Jeżeli jeszcze taka pogoda by nam dopisywała przez cały wyjazd, byłoby wspaniale. Obawiam się tych deszczy, niby tak zapowiadali, ale na razie jest ok. Na morzu też jakoś strasznie nie bujało. My będziemy wracać prawdopodobnie przez Istat do Świnoujścia, ale to się jeszcze okaże, także na bieżąco będę Wam wszystko opowiadać. No i życzę Wam wspaniałych wakacji. Dajcie, kochani, znać w komentarzu, gdzie Wy się w tym roku wybieracie, gdzie spędzacie wakacje, czy też może ktoś z Was do Szwecji tutaj właśnie postanowił sobie przypłynąć, przyjechać. A może nie lubicie takich klimatów, może wolicie zawsze Las Palmas. Ja niestety nienawidzę leżeć na plaży i nic nie robić. Dla mnie to jest strata czasu. Takie typowe polskie wakacje, spakować jedzenie i cały dzień siedzieć na plaży nie są dla mnie. Ja wakacje spędzając intensywnie, wtedy jestem spełniona i wtedy czuję, że te wakacje miałam. Natomiast jeżeli miałabym leżeć cały dzień na plaży, spić piwko albo po prostu się opalać, to niestety nie ze mną te numery. Ja wakacje spędzam intensywnie. W marcu byłam u swojej przyjaciółki w Anglii. Lecieliśmy do Manchester i to było coś wspaniałego. Dużo zwiedzaliśmy, więc bardzo fajnie spędziłam ten czas, a tutaj po prostu mamy Szwecję. I kochani, właśnie niesamowite jest, zwróćcie na to uwagę, jak będziecie w Szwecji, na te lasy, że one po prostu wyrastają z pomiędzy kamieni, że tam po prostu idąc macie kamienie i on na tych kamieniach gdzieś tam wyrasta las. To jest też wspaniała taka dla nas nauczka i takie świadectwo, jak przyroda potrafi walczyć, że pomiędzy kamieniami potrafi wyrosnąć piękny las, gdzie niegdzie były wykarczerowane, przepraszam, ścięte drzewa, nie wiem jak to się mówi, więc nie będę się ośmieszać, ale były ścięte drzewa, był las po prostu ścięty i było tam widać mnóstwo tych kamieni. Postaram się gdzieś jeszcze nagrać to dla Was, no, albo na pewno zrobić zdjęcie gdzieś, wstawić to w swoich social mediach. Natomiast no, teraz jestem na zamówie, jest niesamowicie, także kochani, ja Wam polecam. Jeszcze jedna fajna ciekawostka a propos Szwecji, to co zobaczyliśmy w drodze, które już wspomniałam, to że przy drodze były skrzynki na listy. Tak jakby listonosz nie jeździł tak jak u nas, słuchajcie, nie chodził od drzwi do drzwi, po prostu zostawiał przy drodze w tych skrzynkach na listy te listy. Coś niesamowitego. Jeżeli uda mi się z kimś porozmawiać na ten temat, to na pewno zagadam. A póki co zwiedzamy dalej. Trzymajcie.